Witajcie w filmiku, w którym opowiem Wam coś o poziomach trudności obrazu. Stopnie trudności dzielimy na kilka grup. Bardzo łatwe, łatwe, średnie, trudne i bardzo trudne. Ten poziom jest idealny dla dzieci, seniorów lub zupełnych początkujących. Pola są wielkie, zaokrąglone i występuje tam mniej odcieni kolorów. Tak wygląda gotowy obraz. Idealny dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych, którzy chcieliby spróbować malować. Pola są mniejsze, jest ich więcej, a ilość odcieni kolorów też się powiększa. Teraz znów możemy widzieć, jak wygląda gotowy obraz. Ten poziom będzie odpowiadać dorosłym, którzy czują się pewniej przy malowaniu. Pola są liczniejsze, ilość odcieni też. Za mną można widzieć, jak wygląda gotowy obraz. Ten poziom polecamy raczej więcej doświadczonym dorosłym, którzy już coś wymalowali. Przybyły nam ilości kolorów oraz pól, które się pomniejszyły. Oto gotowy obraz. Ten poziom jest idealny dla mistrzów w malowaniu po numerach. Pola są bardzo małe i jest ich więcej. U tego poziomu jest ważne, żeby malarze byli bardzo staranni. A oto, jak wygląda gotowy obraz. Oprócz poziomów trudności można też wybrać wielkość obrazu. Przede mną znajduje się jeden z mniejszych obrazów, za mną jeden z wielkości XXL. Można wybrać z kilka wzorów na naszych stronach internetowych zuty.pl. Znajdują się w kategoriach różne wersje kwiatów, zwierząt, miast i innych wzorów.